Witamy po raz 9 w PlayStation Polska TV. Ten odcinek jest wyjątkowy, walentynki zobowiązują, więc tym razem skupimy się na grach, które mogą dostarczyć nam świetnej zabawy w parach. Przyjrzymy się najlepszym propozycjom na miłe oraz co najważniejsze aktywne spędzanie czasu w grach Sports Champions 2, SingStar oraz Dance Star Impreza. Wejdziemy w walentynkowy nastrój dzięki nowej możliwości gry w dwie osoby w Dead Space 3, a na końcu małe głosowanie na topową parę ze świata PlayStation. Pomimo tego, iż wielu graczy preferuje granie w pojedynkę, wtedy kiedy we własnym tempie mogą na spokojnie poznawać różne światy oraz losy ulubionych bohaterów, istnieją gry, które są idealne do zabawy we dwoje. Zgodnie z powiedzeniem śpiewać każdy może, PlayStation 3 wyjściowo oferuje posiadaczom tego sprzętu grę SingStar. Pomimo iż kolejne edycje gry zostały wydane na płycie, dzięki podłączeniu PlayStation 3 do sieci mamy dostęp do ogromnej ilości piosenek oraz bardzo szerokiej gamy wykonawców i stylów muzycznych. Naturalnie, aby śpiewać w parze, potrzebujemy mikrofonów. Obsługiwane są mikrofony SingStar, oficjalne bezprzewodowe zestawy słuchawkowe oraz inne popularne mikrofony USB, w tym także i ten wbudowany w kamerę PlayStation Eye. W kwestii zabawy we dwoje gra oferuje zarówno pojedynek versus, gdzie wygrywa lepszy wokalista bądź wokalistka, a także tryb kooperacji, gdzie kolejne partie piosenek są dodatkowo rozdzielone pomiędzy obu graczy. Biorąc pod uwagę bogatą bibliotekę piosenek, w tym także i polskich wykonawców, jest ogromna szansa na udany wieczór we dwoje. O ile nie każdy jest obdarzony niebiańskim głosem, wielu z nas ma poczucie rytmu oraz wysoce rozwiniętą sprawność ruchową, co świetnie można wykorzystać przy Dance Star, zwłaszcza w najnowszej odsłonie Impreza. Oczywiście przy wykorzystaniu kontrolera ruchu PlayStation Move. Do dyspozycji mamy mnóstwo zróżnicowanych stylistycznie topowych utworów. Gra ocenia, w jak dokładnym stopniu odzwierciedlamy ruchy zawodowych tancerzy na ekranie, tym samym naliczając nam punkty. I to właśnie kolejne rutyny taneczne są tutaj najlepszym punktem zabawy. Podążając za sylwetkami tancerzy, chcąc tego czy nie, równocześnie uczymy się tańczyć. Układy często są wymagające, więc prócz nauki tańca spokojnie można liczyć tutaj na spalenie razem kilku kalorii. Ostrzejsza rywalizacja występuje natomiast w Sports Champions 2. Wśród oferowanych dyscyplin sportowych kilka z nich zdecydowanie najlepiej nadaje się do gry w parze, gdzie mamy szansę, by udowodnić swą wyższość nad partnerem. Z myślą o miłośnikach prędkości i śniegu stworzono zjazdy narciarskie. Aby rozładować emocje wynikające z otrzymania nietrawnego prezentu walentynkowego, oddano w ręce graczy boks. Z kolei tenis jest zdecydowanie najbardziej wyważoną formą zabawy, gdzie grać możemy przeciwko sobie lub drużynie w deblach. Podobnie jak Dance Star, także i tutaj wykorzystywane są kontrolery ruchowe Move, co przekłada się na aktywną formę spędzania czasu we dwoje. Naturalnie jest jeszcze wiele innych gier idealnie nadających się do grania w parze. Jeśli więc macie jakieś swoje typy, w co lubicie grać z dziewczyną, żoną, chłopakiem lub mężem, wrzućcie je na nasz profil Facebooka. Zobaczymy, w co najczęściej bawicie się ze swoją walentynką. Trzecia, najnowsza odsłona serii Dead Space, prócz nowej cyferki w tytule, wnosi sporo zmian, które w znaczącym stopniu wpływają na rozgrywkę. Ponownie bohaterem gry jest najbardziej pechowy mechanik w kosmosie, czyli Isaac Clarke. Pierwszą z rzucających się w oczy zmian to nowe otoczenie. Planeta Tau Volantis, na której toczy się gra, jest zimnym, mocno nieprzyjaznym globem. Tym razem twórcy postanowili podkreślić jeszcze bardziej elementy akcji, co powoduje, iż gra z horroru zmienia się bardziej w strzelaninę. Wybór tej, a nie innej drogi rozwoju dał możliwość na zaimplementowanie systemu tworzenia własnych broni z różnych surowców, które zbieramy niemalże na każdym kroku. Jednak to dodanie drugiej, wiodącej w grze postaci umożliwiło włączenie do zabawy trybu kooperacji. Gra oczywiście nie wymaga zabawy z drugim graczem, jednak jak wiadomo, niektóre rzeczy lepiej robić jest w parze. A jeśli Dead Space 3 daje taką możliwość, dlaczego nie spróbować? Pomimo pewnych zmian w systemie rozgrywki, gra nadal wygląda i brzmi niesamowicie. Jeśli więc brakuje Wam tej zimy, zabawy w śniegu we dwoje, Planeta Tau Volantis serdecznie zaprasza. Walentynki to naturalnie święto zakochanych, czyli w idealnym świecie bezbłędnie dobranych par. Tak się składa, że gry obfitują w bohaterów, którzy poczuli do siebie przysłowiową miętę. O ile nie wszystkie z nich bezproblemowo dogadują się pomiędzy sobą, to wiele z nich na zawsze pozostanie w naszej pamięci i nie wyobrażamy sobie bez nich naszej ulubionej rozrywki. Zapraszamy do głosowania na naszym profilu na Facebooku na najlepszą, najciekawszą parę w grach PlayStation. Aby nieco ułatwić sprawę, oto kilka naszych typów na dobry początek. Przepraszam. Nate! Myślałem, że to nie przystoi. Zamknij się. Chwila, Cole McGrath? Mój idol. W
tym odcinku to wszystko. Głosujcie na naszym Facebooku na swoje typy gier dla par oraz ulubione duety damsko-męskie. A my widzimy się tradycyjnie za 2 tygodnie. Do zobaczenia.